Witajcie. Ukraiński bokser Oleksandr Usyk to prawdziwy mistrz ringu. Ma wysokie IQ, fenomenalną szybkość, doskonale pracuje na nogach i wykonuje szybkie kombinacje. Wszystkie te cechy pomogły mu zostać mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, a także pobić kilka bokserskich rekordów. Między innymi pobił rekord legendarnego Amerykanina Evandera Holyfielda w szybkości uzyskania tytułu mistrzowskiego dla boksera wagi półciężkiej. Usyk wywalczył pas już w 10. walce zawodowej, a Holyfield zrobił to w 12. walce, choć miało to miejsce w 1986 roku. Dziś przyjrzymy się 6 walkom Oleksandra Usyka, które dały niepowtarzalny spektakl fanom boksu na całym świecie. W swojej 10. profesjonalnej walce Oleksandr Usyk po raz pierwszy walczył o tytuł mistrza świata World Boxing Organization z mistrzem Polski Krzysztofem Głowackim. Na dzień walki mistrz Polski miał doskonały rekord 26 zwycięstw bez porażki. Wielu jako plus zaliczyło doświadczenie Głowackiego w ringu zawodowym, jednak w tej walce został uznany przez ekspertów boksu za outsidera. Pierwszą rzeczą, która rzuciła się w oczy podczas prezentacji obu zawodników na ringu, było to, że obaj są leworęczni. Wielu ekspertów zauważa, że bokser leworęczny jest bardzo niewygodny, aby boksować ze swoim ręcznym odpowiednikiem, ponieważ przez większość czasu boksuje się z praworęcznymi. Wiadomo też było, że Głowacki jest doświadczonym, niezawodnym i zdyscyplinowanym zawodnikiem, który nie należy do tych, którzy szybko odpadają i jest zawsze gotowy na wszystkie 12 rund. Przez większość walki Głowacki szedł do przodu, starając się wywrzeć presję na przeciwniku. Usyk kontratakował i starał się nie angażować w zwarcie. Krzysztof zwiększał tempo walki z rundy na rundę, ale nie udało mu się złapać i zablokować przeciwnika na linach. Ukrainiec od samego początku szybciej poruszał się na nogach, atakował z różnych stron, trzymał Głowackiego na dogodnym dla siebie dystansie i generalnie całkowicie kontrolował przebieg walki. Po 12 rundach dość jednostronnej walki Oleksandr wygrał jednogłośną decyzją sędziowską. W kwietniu 2017 roku Oleksandr Usyk stoczył drugą od 6 miesięcy walkę w Stanach Zjednoczonych z obiecującym i wciąż niepokonanym Amerykaninem Michaelem Hunterem. Jego wcześniejsze walki toczyły się z mało znanymi bokserami. Osiągnął wówczas rekord 11 wygranych i 0 porażek, a w 12 walce Hunter zdobył nieobsadzony tytuł wagi półciężkiej WBO. Ukrainiec nie spieszył się i uważnie przyglądał się przeciwnikowi, pozwalając mu działać, ale już w 4. rundzie przejął kontrolę nad walką i zaczął działać bardziej agresywnie, zadając skuteczne kombinacje. W 2. połowie walki Oleksandr wyglądał na świeższego, a ciosami w ciało przysporzył Michaelowi sporo problemów. Do 10. rundy przewaga Usyka stała się przytłaczająca. Amerykanin był zszokowany jednym z ciosów, ale zdołał przetrwać do końca rundy. W 12. rundzie sędzia zaliczył Hunterowi powalenie po serii ciosów Usyka. Mimo to przeciwnik wytrwał do samego końca, po czym zwycięzcą jednogłośną decyzją sędziów ogłoszono Oleksandra Usyka. W tym samym roku odbyła się walka z Niemcem Marco Hakiem w ramach 1/4 finału World Boxing Super Series o puchar Muhammeda Aliego. Warto dodać, że wcześniej Krzysztof Głowacki po ciężkiej walce pokonał Haka. Z kolei Usyk od 1. rundy zajmował środek ringu i zaczął skutecznie zadawać swoje ciosy. Najlepszym uderzeniem Haka był prawy sierpowy w rundzie 4., po czym Oleksandr roześmiał się i wykonał kombinację 6 uderzeń i tak powstał potoczny kołowrotek. Siła i presja Usyka zmuszały niemieckiego zawodnika do częstego odwrotu. Marco wyglądał na zmęczonego i zdezorientowanego. Dopiero gong pod koniec 7. rundy uratował go przed wczesną porażką. Wydawało się, że Usyk w każdej chwili może zakończyć walkę. Po kilku efektownych kombinacjach w końcu udało mu się to w 10. rundzie. Publiczność zapłaciła sporo pieniędzy, ale zobaczyła świetne show. Dzięki temu zwycięstwu Oleksandr po raz 3. obronił tytuł WBO i dotarł do półfinału World Boxing Super Series.
18 lipca po walce z Muratem Gasijewem Aleksander Usyk zapisał się na stałe do historii boksu. W finałowym starciu w ramach World Boxing Super Series stawką był nie tylko Puchar Muhammeda Aliego, ale wszystkie cztery główne pasy mistrzowskie. Przyjrzyjmy się bliżej, jak technicznie udało się zdominować Aleksandrowi w tej walce. Usyk jest bokserem, który powoli rozpoczyna walki, ale w tej nie mógł sobie pozwolić na oddanie ani jednej rundy. Był dobrze przygotowany i wiedział, jak zneutralizować wroga. Zaczął stale używać pchnięcia do mierzenia prawidłowego dystansu. Ponadto wielokrotnie zmieniał kąt natarcia i poruszał się na nogach w prawo. Prawą ręką Ukrainiec bezustannie wykonywał zwody w górę i w dół, zaburzając rytm i timing Gasijewa. Murat był zdeterminowany, aby złamać Usyka i od trzeciej rundy zdał sobie sprawę, że po wyprowadzeniu Usyka musi go trafić w lewą stronę. Ponadto przesuwając Usyka na nogach na bok, Murat zaczął przebijać gardę. Nie wpłynęło to na ogólny przebieg walki, ale spowodowało pewne problemy Usyka i zmusiło go do wprowadzenia zmian. Nie można jednak powiedzieć, że Gasijew prowadził pojedynek taktycznie nieudolnie. Usyk po prostu go prześcignął pod tym względem. Najlepszy moment w występie Murata miał miejsce pod koniec czwartej rundy po kolejnym ciosie Usyka, kiedy to Gasijew uderzył nie w korpus, ale w głowę. W drugiej połowie walki aktywność Usyka wzrosła, a Gasijewa wprost przeciwnie, zaczęła spadać. W rundach finałowych Usyk grał z niepokonanym bokserem z dwoma mistrzowskimi pasami na koncie. Sędziom nie było trudno wyłonić zwycięzcę. Jeden sędzia oddał wszystkie rundy na korzyść Usyka, dwaj pozostali oddali tylko jedną rundę Gasijewowi. Przed walką wielu przewidziało zwycięstwo Usyka, ale prawie nikt nie był w stanie przewidzieć absolutnej dominacji w tej walce nad tak silnym i groźnym przeciwnikiem. W ten sposób Usyk został pierwszym bokserem w historii, który zebrał wszystkie cztery główne tytuły mistrzowskie. Usyk po zwycięskiej walce w finale World Boxing Super Series w kategorii wagi półciężkiej z Muratem Gasijewem powiedział, że jest gotów przejść do cięższej kategorii, by spotkać się z Brytyjczykiem Tonym Bellew. To była dopiero szósta walka w historii boksu z wszystkimi czterema tytułami mistrza świata z rzędu. Usyk rozpoczął walkę bardzo ostrożnie, nie forsował się, starając się dostosować do swojego przeciwnika. Z kolei Bellew z powodzeniem przeprowadzał kontrataki, zadając raz za razem skuteczne ciosy. Począwszy od czwartej rundy, Aleksander zaczął dostosowywać się do swojego przeciwnika. Wbił lewy hak w głowę Bellew, zmuszając Brytyjczyka do wycofania się. Kontry Tony'ego nie były już tak ostre, ruchy na jego stopach zwolniły i widać było, że Brytyjczyk zaczął się męczyć. W ósmej rundzie Bellew zaczął się wycofywać, a Usyk zakończył walkę twardym lewym sierpowym. Dla Brytyjczyka ta walka była ostatnią w jego karierze, a dla Usyka ostatnią w pierwszej dywizji wagi ciężkiej. Tą walką zakończył serię sześciu zwycięstw z rzędu o tytuł mistrza świata w ojczyźnie swoich rywali. Dwudziestego 1 września w Londynie Aleksander Usyk przystąpił do walki o tytuł z mistrzem świata wagi ciężkiej w czterech organizacjach – WBA, WBO, IBF i IBO – supergwiazdą boksu Brytyjczykiem Anthonym Joshuą. Warto zauważyć, że obaj bokserzy są złotymi medalistami Igrzysk Olimpijskich z Londynu 2012. Pomimo statusu pretendenta, Aleksander uzyskał wyraźną przewagę już w pierwszej rundzie, łatwo ogrywając Joshuę dzięki mobilności na nogach, zwinności i doskonałej technice defensywnej. Joshua próbował atakować z dużej odległości, ale nie miał czasu zareagować na poczynania przeciwnika. Chybił wiele ciosów i momentami wyglądał na kompletnie bezradnego. W szóstej i ósmej rundzie mistrzowi udało się zadać kilka solidnych ciosów, ale nie zmieniło to ogólnego obrazu pojedynku. W późniejszych rundach walka zamieniła się w jednostronne bicie. Joshua nie mógł już niczego przeciwstawiać świeższemu przeciwnikowi i chwilami odpływał po serii chybionych ciosów i zmęczenia. W ostatnich sekundach 12 rundy Usyk wykonał kombinację wielokrotnych ciosów w głowę przeciwnika i był bardzo bliski wcześniejszego zwycięstwa. Tylko gong uratował Brytyjczyka przed nokautem.
W efekcie wszyscy trzej sędziowie przyznali zwycięstwo Oleksandrowi Usykowi, który odebrał Joshua wszystkie tytuły mistrzowskie i został zjednoczonym mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych. Do absolutnego mistrzostwa wagi ciężkiej Oleksandrowi brakuje tylko tytułu WBC, którego właścicielem jest niepokonany Brytyjczyk Tyson Fury. To wszystko na dzisiaj. Jeśli spodobało Ci się dzisiejsze wideo i interesujesz się boksem, zostaw komentarz poniżej i do zobaczenia wkrótce.